Czy mając rodzinę, która odniosła tak spektakularne sukcesy, to, 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 jest, to pomaga, przeszkadza, czy to jest jednak presja? W mojej rodzinie panowało takie przekonanie, że trzeba być czymś wyjątkowym. Mhm. I to była taka nie, niepisana zasada, którą mhm. mam wrażenie, że większość dzieci w tej rodzinie czuła. I to było na takiej zasadzie, że możesz mieć dwoje, mhm. czego tam chcesz, mhm. ale bądź w jednej rzeczy świetny. Nie boisz się trochę, że przegrzejesz koniunkturę? Przerzucić nagle te produkcje do Chin, czy coś takiego, w okresy tego takiego jakiegoś największego boomu, który chyba miał miejsce w 2008. roku. Potem poprzeszywać metki, jakby też tacy byli, wiemy, wiemy. Kombinować, no, pewnie by się dało, tylko ja y, jakiś miałam taki luksus tego też, że, że sobie myślałam, nie, że... że to jest marka, którą ja stworzyłam z pewnymi założeniami i chcę się ich trzymać, no bo to może mieć bardzo krótkie nogi. Kochałam metro i kochałam wszystko, co się z tym wiązało. Czyli macie to w genach, bo na to te metro też nie można było dostać biletów. Tam też tłumy waliły i też wybijali, wybijali witryny. Tak, ja to, ja to pamiętam i muszę powiedzieć, że to robiło na mnie ogromne wrażenie, że ja, ja miałam trzy lata jak była premiera, więc. Pamiętam te lata następne, pod tą sceną stali fani, mieli koszulki, krzyczeli i to były lata dziewięćdziesiąte w Polsce, które w ogóle uważam, że były jakimś zupełnie szalonym czasem. Aeroprostownica Dyson Airstraight suszy i prostuje mokre włosy, wykorzystując mocny strumień powietrza zamiast gorących płytek. Dzień dobry, nazywam się Michał Zaczyński i zapraszam na rozmowę z Zofią Chylak. Dzień dobry, Zosiu. Cześć, dzień dobry. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Jadąc tutaj, jak tak policzę, raz, dwa, trzy, cztery. Minąłem cztery twoje torebki, czy raczej osoby noszące Twoje y, torebki. Jak to się robi? Jak się odnosi taki sukces? Bardzo dobre pytanie, trudne. Yy... Przyznam, że ja też mijam osoby z moimi torebkami na ulicy i sama sobie zadaję wtedy to pytanie i za każdym razem mnie to zaskakuje. Co więcej, nie wiem co zrobić. Czasem jest tak, że ktoś idzie dokładnie naprzeciwko mnie chodnikiem i ja idę i ten ktoś ma moje nazwisko na torebce, więc ja zaczynam się trochę uśmiechać, ale trochę jestem nieśmiała, więc tak bardzo delikatnie to robię. Zazwyczaj te osoby w ogóle nie reagują, więc wydaje mi się, że nie wiedzą, jak wyglądam. O to... tym lepiej moim zdaniem, bo jakby wiedziały, to by się rzucały na ciebie i pytały, czy mogą jakąś zniżkę, albo kiedy przeceny, wiesz. Czasem się zdarza, że ktoś odwzajemni ten uśmiech i wydaje mi się, że w oku widzę, że wie o co chodzi i dlaczego ktoś obcy się do niego uśmiecha. I to jest strasznie miłe i, i nigdy, nigdy się tego nie spodziewałam. Jak zaczynałam tę firmę, to w ogóle nie przyszło mi do głowy, że coś takiego się może wydarzyć. I y, ja w ogóle nie miałam takiego biznesowego podejścia, nigdy. Studiowałam historię sztuki, nikt mnie w ogóle nie nauczył biznesowego podejścia, więc ja po prostu miałam taką wizję, że mam wielką nadzieję, że będę w stanie w ogóle z tego jakoś wyżyć y, i, i że po prostu będę mogła robić coś, co uwielbiam. A, a uda się przy tym, że, że będę to mogła dalej robić i kontynuować, i, i tak robię to od 10 lat. Brzmi to tak jak mowy. Motywacyjne. Wystarczy bo mieć tak? nadzieję, i to, jak bardzo czegoś chcecie, to to się spełni, tak? Ale nie, bo trochę czarujesz, no, niby nie miałaś tego biznesowego planu, ale kombinowałaś przecież, kalkulowałaś. Myślałaś o tym na przykład, że torebki są taką rzeczą, której nie trzeba przemierzać, więc łatwiej będzie sprzedać online, prawda? Też zrobiłaś rozpoznanie rynku i zauważyłaś, że nie ma takiej marki, wtedy nie było. Takiej marki autorskiej, oryginalnej. E, ciekawej. Tak. No, mi się wydaje, że ja mam coś w rodzaju, jakiejś takiej intuicji, tak? I że y, może tak powiedziałam, że nie mam tego biznesowego podejścia w sensie, że to nie jest takie, takie taka kalkulacja na zimno, że ja dużo więcej wkładam w to jakiejś takiej y, mojej miłości do tego, czym się zajmuję, że to, to mi zawsze sprawiało przyjemność i może po prostu chodziło mi o to, że od tego wychodzę. Ale z drugiej strony, jak zaczynałam, to jak się rozglądałam dookoła, to miałam wrażenie, że, że trochę wszyscy próbują robić podobne rzeczy i że ja po prostu muszę się czymś wyróżnić, żeby się w ogóle spróbować jakoś wybić. Więc, yy, więc chyba miałam jakby ten sposób myślenia i, 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 i tak intuicyjnie w ogóle próbowałam iść w coś innego niż to, co już wszyscy robią i to, co robią młodzi. Miałam poczucie, że wtedy jest po prostu bardzo trudno, nawet jak robisz coś dobrego, to trudno się przebić z tym, że po prostu jest dużo konkurencji. Więc pomyślałam coś, gdzie było mało konkurencji. Ale lubiłaś wcześniej torebki? Czy to był jakiś zawsze przedmiot Twojej. No, no, nawet nie wiesz, fascynacji, może, ale jakiejś takiej dużej sympatii? Nie, nie. Ja wszystko, co robiłam, robiłam z przekonaniem, że będę robiła ubrania. Całe mhm. moje jakieś takie wykształcenie, które było y, takim wykształceniem. Y, do, ja, po prostu historycznym. Tak, że no bo ty się uczyłaś to... wszystkiego, tylko nie projektowania torebek tak, de facto. Tak. tak. Y haftu. Szycia naturalnie, tak, historii całej. Tak. To wynikało z tego, że ja w sumie dosyć późno odkryłam, czym chciałam się zajmować w życiu. I że są te historie projektantów, co ubierali lalki Barbie i od zawsze wiedzieli, to, to w ogóle nie jestem ja. Ja chciałam być operatorem filmowym, miałam kompletnie inne zainteresowania. Siedziałam w ciemni, cały liceum i jakby zajmowałam się fotografią. Dużo rzeczy mnie interesowało. A ta moda mnie interesowała tylko dlatego, że uwielbiałam siebie ubierać. I, mm -hmm. i to mi sprawiało wielką radość. I w tym sensie to było bardzo żywe zawsze u mnie. Yy... I nagle gdzieś na drugim roku studiów, bo poszłam na historię sztuki, bo wydawało mi się, że to otworzy wszystkie drzwi. Nie wiem, czemu tak mi się wydawało, ale tak uważałam, że to jest podstawowe. no, to, wiesz, no do, jednak, kiedy poszerza komuś. horyzont, a w towarzystwie <laughs> ty zawsze tak efektowniej jest, prawda? Rzucić się jakimś tak. determinantem. Czy... Tak. Więc, y, ale na drugim roku studiów nagle mnie olśniło, że, y, że, że, że właściwie to ja to tak lubię, że dlaczego ja nie mogłabym się tym zajmować po prostu w życiu. I pamiętam, że tak byłam przejęta tym, że jak mówiłam o tym mojej mamie, że to jest mój nowy pomysł na życie, okay. to się aż popłakałam, bo wydawało mi się, że moja rodzina tego w ogóle nie, nie zrozumiała. Moja mama była zachwycona, więc to jakoś otworzyło wszystkie y, drzwi i tak się zaczęło. Y, ale, ale to było skupienie na absolutnie na ubraniach. I o, ja sobie tak te studia już czwarty, piąty rok to już e, w ogóle byłam skupiona na stroju i historii stroju i chodziłam na wszystkie zajęcia, które tego dotyczyły. Zaczęłam e, pracować i, i byłam asystentką u Ani Kuczyńskiej. E, robiłam ten kurs krawiecki, żeby jednak uznałam, że coś muszę potrafić robić rękami. No i jakieś takie różne rzeczy robiłam i, i, i wydawało mi się, że będę robić ubrania. Czego nauczyłaś się, u Ani? Myślę, że nauczyłam się tego, jak funkcjonuje taka firma w Polsce, mhm. bo, bo to też jest ciekawe, że, że nawet jak wydaje mi się, że teraz nawet to jest częstsze, że ludzie wyjeżdżają za granicę, tam mają staże i ja też wyjechałam na taki staż do Nowego Jorku, no ale to jest jakby w ogóle inny świat. W sensie to jest trochę takie nieprzekładalne na polski rynek. Więc to oczywiście też dużo daje, bo, bo, bo patrzysz jak robią to inni, jak robią to za granicą, jak robią to na dużo większą skalę, jak, jak to w ogóle jest. A z drugiej strony potem, jeżeli wracasz do Polski, mhm. a część takich osób wraca do Polski, no to nagle to prowadzenie biznesu w Polsce od zera, no to to jest w ogóle inna historia. Więc myślę, że to mi bardzo dużo, dużo dało y, takie po prostu też przyglądanie się temu, jak, jak to robić y, no, na tym rynku. No, tak, no myślę, że się dużo bardzo, bardzo nauczyłam, więc ja miałam taki jakiś przez chwilę kompleks, że nie studiowałam w żadnej szkole mody. Aha. Miałam przez chwilę taki pomysł, że może ja skończę tę historię sztuki 5 lat, bo to jeszcze były czasy bez licencjatu. Więc ja bym musiała rozpocząć kolejne 5 lat, 10 lat w sumie studiów. Coś myślałam, że może Londyn, no tylko bym studiowała bardzo długo i się rozmyśliłam w międzyczasie. Więc miałam taki kompleks i się bałam tego, jak pojechałam do Proenza Schooler na ten staż, to byłam przerażona, bo jednak było mnóstwo rzeczy, których ja nie umiałam robić po prostu. Nie umiałam, nie wiem, w programach rysować. A, ale, się, ale też tam się sporo nauczyłaś, prawda? Bo ta, 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 potem zaproponowali ci. Bo jak się jak człowiek nie umie, ale nagle jest włożony w sytuację, w której z, powinien. Znowu, gdyś wystarczy chcieć, tak? To uczy się bardzo, bardzo szybko, bo jest tak zestresowany, okay. że. Ja byłam tak zestresowana tam, że nie umiem, że po prostu nigdy w życiu się tak szybko nie nauczyłam czegoś. Nowe. Ale ja te torebki wymyśliłam siedząc tam. Y w Nowym Jorku. Miałam taki miesiąc, że jakoś byłam zupełnie sama i, i, i było bardzo stresująco. I, I zastanawiałam się, co dalej z życiem. I zaczęłam myśleć, co mogłabym zrobić, gdybym wróciła do Polski. No tak, no i przyjechałaś. I, i jak to wyglądało od tego momentu Twojego powrotu do, do tego dnia, kiedy miałeś ten pierwszy, swój, nie wiem, prototyp, czy gotowe, gotowe dzieło? No to zajęło trochę czasu, zwłaszcza, że ja nie zrobiłam tego tak od razu, dlatego że ja wróciłam z Nowego Jorku bez żadnych pieniędzy. To znaczy wszystko, co miałam i wszystko, co rodzice mi dali, to jakby wszystko wydałam, no bo tam jest po prostu bardzo drogo. I wróciłam tutaj kompletnie bez niczego, więc ja wiedziałam, że to nie jest tak, że ja teraz zacznę po prostu produkcję torebek, nie mając na to żadnych, żadnych pieniędzy, więc. Miałam już wcześniej pomysł, który zaczęłam realizować, czyli szycie na miarę. Tak, projektowanie i szycie na miarę ubrań. Czyli coś, w czym czułam się bardzo pewnie też, znaczy bardzo pewnie, no jak na 25-latkę. I to zaczęło świetnie działać, tylko mnie to kompletnie wykończyło psychicznie, bo to w ogóle nie było dla mnie. To znaczy, jak ja miałam cztery przymiarki dziennie, gdzie jakby każda przymiarka trwała minimum godzinę. I to było mnóstwo rozmów z ludźmi, i tak dalej. A ja jestem typem takiej raczej wycofanej osoby, takiej dosyć nieśmiałej. Myślę, że teraz może jeszcze to się zmieniło, ale że wtedy to było dla mnie bardzo takie intensywne doświadczenie, tak psychicznie. Ja po prostu byłam tak zmęczona tym, że zrozumiałam, że ja po prostu muszę mieć jednak markę, za którą ja się mogę trochę schować. Znaczy, że jest produkt i on istnieje i on żyje swoim mm -hmm. życiem, a nie jest tak, że ja cały czas partycypuję w tworzeniu go trochę na oczach innych. Mm -hmm. że to jest w ogóle nie dla mnie. Więc, więc robiłam równolegle, zaczęłam robić torebki, to mi zajęło rok cały, bo ja się musiałam wszystkiego nauczyć od zera. W ogóle znaleźć podwykonawców, znaleźć surowce, jeździć na targi. Pojechałam na targi do Włoch. Na tych targach okazało się, że to w ogóle nie są te targi, bo to są targi ubraniowe, a ja nawet nie mam pojęcia o tym, że są specjalne targi, które są tylko pod. Yy, no wiesz, w Włoszech, Włoszech generalnie jest wszystko i to jest tak bardzo roz, rozczłonkowane, że nawet jeśli masz zakłady produkujące buty, to, to oddzielna jest podeszwiarnia, oddzielna tak. będzie obca siarnia. Każdy, każdy drobny element, nie, ma, ma swoje dywizje swoich speców, swoje fabryki, swoje hale. Tak. I pewnie też swoje wydziały w na, ogóle na, na, na akademiach sztuk pięknych. Rzeczywiście po prostu musiałam się wszystkiego nauczyć i to zajęło mi rok. To znaczy, na przykład był taki moment, że zamówiłam okucia do torebek, wydawało mi się, że są świetne. Zrobiliśmy prototypy, ja zaczęłam je nosić i okazało się, że one wszystkie kolor w ogóle tracą. Znaczy, zmienia się on na jakieś fatalne kiedy napisałam do tej firmy, a były totalnie drogie z mojej perspektywy wtedy, oni powiedzieli no tak, ale nie powiedziałaś nam, że to ma być do skóry mhm. i one nie mają takiego pokrycia, takiej galwanii Więc ja mhm. no jakby rzeczywiście musiałam to robić przez rok, bo ja musiałam się tego wszystkiego nauczyć. To wszystko było dla mnie nowe i ja nie miałam tego doświadczenia z tymi materiałami, że to jest jednak zupełnie coś innego. Ale nie miałeś nikogo, kto, kto ci pomagał? Kto, wiesz, jakiegoś specjalistę Jestem tu dniłaś? Nie. Metodą próby błędów? Metodą próby błędów. Chyba taka wydawała mi się wtedy najlepsza. I, I rzeczywiście po prostu przez rok robiłam różne błędy i je naprawiałam i zmieniałam. Bardzo długo też zajęło mi znalezienie wykonawców w Polsce. Próbowałam z trzema różnymi po kolei, zanim do tego doszłam bo miałem jakieś różne zasady, które chciałam, żeby te torebki spełniały, żeby one były w jakiś tam sposób wykańczane, malowane. Ludzie nie mieli maszyn do tego. No jakby takie techniczne sprawy zajęły mi, zajęły mi bardzo dużo czasu i od tamtej pory, jak teraz o tym myślę, to na przykład taki główny, znaczy główny mój producent, z którym ja pracuję od tych dziesięciu lat, no to od tamtej pory to, ile on też zakupił maszyn specjalnych, też trochę pod Współpracę ze mną mm -hmm. we Włoszech zresztą. Mm -hmm. to, jak to zmieniło w ogóle całą tę produkcję? W jaki inny sposób powstają te torebki? Że to jest też no, jakiś taki ogromny, długi, długa droga, które, którą przeszliśmy. Pamiętasz ten, ten moment, tej, tej pierwszej torebki? Pomyślałeś sobie, mam to. Tak, to pamiętam, że to była jakaś taka torebka, która miała już w ogóle nie wejść do kolekcji, że to była... Bo ja pierwszą kolekcję zrobiłam taką malutką, która tak trochę była estetycznie inna, znaczy wszystko czarne, jeśli te okucia, więc w tym sensie podobna, ale taka w sumie dosyć minimalistyczna. A potem była druga kolekcja, która chyba przyniosła taki jakiś większy rozgłos i w niej się znalazły wszystkie te takie tłoczone hmm, skóry w... Pytony, i krokodyle, tam i tam były te gdzie? słynne worki. I tam były te słynne worki i ten worek w ogóle miał nie być w tej kolekcji. Ja go tak zrobiłam w ostatniej chwili, że ja nawet myślałam, że nie zdążymy, żeby to weszło. Yy, I nie spodziewałam się też, że on przyniesie w sumie taki największy wtedy pierwszy, pierwszy sukces, więc, yy, więc potem rzeczywiście miałam taką tendencję, że jak coś na sam koniec dodawałam to to się okazywało tym. Co się najbardziej podoba? Mówisz no sukces? Można powiedzieć, że szał. Mam tutaj cytat z Fashion Post. A brzmi w ogóle jak raport z Linii Frontu. Zdobycie małego czarnego worka stworzonej skóry graniczy z cudem. Gdy tylko pojawia się w którymś z miejsc sprzedaży, wirtualnej lub realnej, znika natychmiast, mają miesiące i nic nie wskazuje, żeby znalazł godną osoby konkurencję. Rzadko takie emocje towarzyszą, wiesz, produktom tak. polskim. No. Znaczy ja, ja pamiętam te. te, to, te te emocje, które towarzyszyły na różnych etapach i to, to jest niesamowite. Znaczy, że ja miałam kilka jakichś takich momentów, że się zastanawiałam, co, co ja właściwie sprzedaję, co to jest za produkt, bo po prostu... Czym ja sobie na to zasłużyłam, tak? No, no nie, że, że właśnie nie spodziewałam się, że jakby w Polsce może być produkt, który wywołuje takie emocje mhm. intensywne. Znaczy, że zdarzało się, że ktoś przychodził do sklepu i, i krzyczał na dziewczyny, które w tym sklepie pracowały, bo nie było jakiejś torebki, bo ona się sprzedała, on był na liście oczekujących. Ja zupełnie, jak opowiadałam się, co, co my sprzedajemy, czy lekarstwo na jakąś ważną chorobę, czy to jest jednak ta rybka. I że to było dla mnie zupełnie niesłychane i coś, czego ja się nigdy nie spodziewałam. Wydaje mi się, że duże znaczenie tu miało coś, co do czego, o czym trochę mówiłeś w jakiejś rozmowie, którą mieliśmy, że, że był taki moment, w którym dużo prasy zagranicznej napisało o tych torebkach i pamiętam, że pojawił się Taki bardzo konkretny, tam, konkretna informacja, że jest 15 tysięcy osób na liście oczekujących. I pamiętam, że to się pojawiło w kilku zagranicznych magazynach i wydaje mi się, że to napędziło jakiś taki yy, szalone poczucie, że w ogóle nie da się zdobyć tych torebek, że ich nie ma, że one w ogóle żyją jakimś życiem, które też dla mnie było zupełnie obce i takie nagle yy, zupełnie niespotykany jakiś taki ewenement. Yy, i... To trochę jak w pandemii, gdy ludzie zaczęli, wiesz, ten, te, te kasze i makarony wykupywać, a to, rozumiem, że to wpadaj, tam do ciebie i brali co jest, bo nie wiadomo, wiesz, co będzie. Trochę tak, no bo rzeczywiście jest jakiś taki aspekt psychologiczny tego, że jak jest ta lista oczekujących, która, co już jakby powtarzałam wielokrotnie, nigdy nie była... Że to tak... prawda, że ta lista naprawdę istnieje, tak? powtarzam. Znaczy nie, że ta lista powstała dlatego, że to nigdy nie był taki pomysłu, wiesz, że my tym zachęcimy ludzi, że, że ktoś. A na pewno nie ja. Bo że... no tak, aż taka cwana nie była, aż żeby taka to cwana wymyśleć. Nigdy no. Nie byłam. I to się po prostu wydarzyło zupełnie naturalnie. Po prostu one się wyprzedawały. My nie byliśmy w stanie tyle produkować, bo jakby to trzeba ca całą linię produkcyjną zmienić. To jest jakby ogromny skok i to się wydarzyło nagle. Mhm. Też ja pamiętam, że ludzie do nas pisali, że skoro my wiemy, ile jest osób na tej liście oczekujących, to dlaczego my tyle nie produkujemy? No bo to rzeczywiście może się wydawać, że że powinniśmy, tylko e, e, taki produkcyjny top. Lekcja ekonomii z PRL-u po prostu, prawda? No? Czasy niedoboru. coś takiego. I że po prostu myśmy nie byli na to gotowi, i, i, i że pewnie byłabym w stanie jakoś szybko zakasać rękawy i zrobić to, tylko ja bym to musiała zrobić zupełnie inaczej, niż ja sobie założyłam. Czyli nie wiem, przerzucić nagle te produkcje do mm -hmm. Chin czy coś takiego w okresie tego takiego jakiegoś największego boomu, który chyba miał miejsce w 2018. Potem poprzeszywać metki, jakby też tacy byli, wiemy, wiemy, Kombinować, no, pewnie by się dało, tylko ja y, jakiś miałam taki luksus tego też, że, że sobie myślałam, nie, że, że to jest marka, którą ja stworzyłam z pewnymi założeniami i chcę się ich trzymać, no bo to może mieć bardzo krótkie nogi, tak, że jak ja nagle sobie pomyślę, aha, to może ja jednak zrobię wszystko, żeby to wyprodukować nagle w wielkiej ilości, niezależnie od tego, co sobie tam na początku założyłam, bo może zarobię na tym dużo, no ale wydaje mi się, że to może się po prostu skończyć fatalnie i, i, i jakiś boom może trwać przez chwilę, a potem. Skończyć się jakimś też dramatem, który by polegał na tym, że ta jakość by była zła, że wszystko by tak naprawdę wyglądało inaczej i, i, i wymknęłoby mi się spod kontroli. A ja trochę lubię mieć kontrolę nad wszystkim i taką mam charakteru, więc ja robiłam to dalej tak samo jak założyłam. Czyli produkowałam to w Polsce, zamawiałam we Włoszech. No i to wszystko ma swoje okresy oczekiwania i nie da się tego przyspieszyć. Ale skoro prawdą jest, że kolejka liczyła 15 tysięcy osób, to ile ty tych torebek sprzedałaś w ogóle? No nie tyle, no na, na... ta, ta kolejka w... nadal tam stoi, tak? Nie, nie, nie. Ale czy, nie, czy nie bój się, to jest rozmowa już między nami i tam trochę. Urząd, urząd skarbowy się nie dowie, to nie, nie. nie, nie. Ja, ja bardzo jestem prawa i wszystko do urzędu skarbowego trafia, więc tego się nie obawiam. I Nie, ja, wiesz, to się wydaje, że tych torebek jest dużo. Ale ja uważam, że ta produkcja jest bardzo zrównoważona, że my naprawdę tak to planujemy, że my nigdy nie mamy nadprodukcji, bo to jest coś, czego możesz się obawiać. Bo dobra, mhm. wiesz, że 15 tysięcy, załóżmy, bo to też była zebrana informacja, bo to było tak, że to nie było na jeden model torebki. Tak, tam było. To były różne modele torebek, na które suma dawała jakąś taką liczbę w pewnym momencie takiego jakiegoś szalonego bumu, Ale to też jest tak, że jedna osoba się zapisze na kilka torebek. I to nie jest też tak, że ta osoba potem na pewno kupi tę torebkę. To, wiesz, to, to, to jest taka liczba, że... Trochę... Tak strategicznie działają, tak? Co się uda, to, to wezmą. Znaczy, wiesz, myślę, że to zależy od wielu rzeczy, że ktoś się zapisuje na listę, ale nie wiem, ma jakieś wyjście, które ma za dwa tygodnie i jak nie dostanie maila w międzyczasie, że, że ta torebka jest, no to i ta, to jej nie kupi za, za miesiąc, jak ona wróci rzeczywiście. Albo kupi coś w międzyczasie, więc to jest taka liczba trochę. Yy... No wiesz, Dobra do prasy, ale, ale co ona dokładnie znaczy, tego nikt, nikt tak na 100% nie wie. A ja mam takie założenie, że, że wiesz, my na przykład nie mamy wyprzedaży takich, że to nie jest tak, że chodzi kolekcja, mija ileś miesięcy i my nagle mamy wiesz, 30, potem 50, 60 i 80% wyprzedaży, bo musimy się tego pozbyć. My tego nie chcemy robić, bo, bo różne są tego powody i bardzo rzadko. Jest, są zniżki na cokolwiek. To się zdarza, ale to w, w ciągu tych 10 lat chyba były trzy takie archive sale, tak? które okay. robimy dla naszych klientów i robimy jakieś takie specjalne rzeczy. Czyli które... wyprzedaż ar archiwalnych modeli? Archiwalnych modeli to często jest, za, za każdym razem to było połączone z, ze wspieraniem jakichś charytatywnych, yy, znaczy z charytatywną akcją, bo ja po prostu jakoś mam taką potrzebę, że lubię, że to wtedy jest w jakiś sposób. Yy, Coś za tym stoi, tak? Po prostu nie lubię tego świata, który napędza ludzi, żeby kupować, kupować, kupować. Dużo się wszystkiego produkuje, potem się to wyprzedaje, że jakoś po prostu ja kocham modę, ale wiem, że moda jest strasznym trucicielem i, 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 i mnóstwo rzeczy takich niemoralnych się dzieje. I po prostu ja z moim teamem, jakby jest kilka osób, które tym się zajmują, żeby idealnie. Wycyklować te ilości, tak? Czyli produkujemy tyle, ile, jaka jest potrzeba, i żeby mhm. nie zostać z żadnym nagle, wiesz, nadmiarem, z którym nie wiadomo, co zrobić? Czyli ci tam na zapeczu nie zalega, czyszczenia magazynów nie będzie, nie ma co na to liczyć? Nie, no wiesz, zdarza się, no bo tak jak robiliśmy właśnie te archive sale, to wiesz, to jest pozbierane, i jakby zdarzają się jakieś różne sytuacje, to ja nie mówię, że my jesteśmy na zawsze na zero ze wszystkim, tak? Więc, więc rzeczywiście, Yy, miło jest też teraz czasem coś zrobić, miło jest zobaczyć jakąś taką yy, społeczność. Tak? No bo, yy... Miło też dać czasem ludziom taką, prawda, zniżkę, żebyście się pocieszyli trochę mieli tę możliwość, prawda? Yy, nie, no tak, na pewno. Tylko, tylko jakby trzeba chyba znaleźć jakiś taki złoty środek, bo rzeczywiście chyba. Mnie dziwi, że po prostu doszliśmy do takiego momentu, w którym to jest oczywiste, że coś będzie nawet przydarzy 70%. To, to jakby co to mhm. znaczy? To, to mhm. Jaką wartość ma ten produkt? Mhm. No bo ja też jako klient bym uznała, jeżeli jakaś firma ma często takie zniżki, no to dla mnie ten produkt zaczyna mieć wartość taką, mhm. jaką ma wtedy, kiedy jest to zniżka. Mhm. I, yy, no i wydaje mi się, że to coś jest po prostu pomylone i że to jest problem. No bo wtedy myślimy, że w, że w takim razie to. Jeśli ci się opłaca z taką zniżkę dać, tak? Tak. no to, to, dla, to dlaczego? To... to znaczy, ta cała ta cena pełna to, to tak. jest tak. To... Tak, a ja gdzieś się staram z tymi cenami. To znaczy, ja zawsze zakładam, że Polska będzie moim ważnym rynkiem i, i że po prostu wiesz, podobne marki do, do mojej marki za granicą jakby będą miały dużo wyższe ceny. Bardzo podobnie wykonanych tak. torebek z tych samych materiałów i tak dalej. No i ja bardzo się staram, żeby te ceny jednak y, gdzieś y, były niezłe, tak? żeby, żeby po prostu one. My no wiesz, naprawdę y, te surowce są mega drogie, które my, z których my mhm. korzystamy. I ja po prostu potem w tych tabelkach to jest wszystko wyliczone co do złotóweczki. I ja się staram tak zrobić, żeby po prostu naprawdę ta cena nie była zła, i, i tym samym no ta, ta przecena potem. Jakby rozwala trochę cały ten koncept. Zauważ to, że zmienił się luksus obecnie, oznaczy trochę coś innego już, i de facto cena jest tylko jednym z wielu elementów wpływających na to, że postrzegamy coś jako e, na przedmiot pożądania. Twoje torebki ewidentnie są takim dobrem, powiedziałbym, aspiracyjnym, to jest symbol statusu. Widzę też, jakie dziewczyny noszą te torebki. To są bardzo często. Kobiety, które mają jakąś pierwszą, taką fajniejszą pracę, albo awansowały, i to jest taka radość sobie sprawienia tej torebki od ciebie, jako taka nagroda za to, że się wiesz, robi karierę albo zrobiło coś, co się założyło, spełniło się jakieś ambicje, prawda? Widzisz to też, nie? znasz te swoje klientki. Tak, to prawda. Chociaż muszę też powiedzieć, że mnie czasem zaskakuje, że zaskaki... zwłaszcza na początku mnie to zaskakiwało, że mi się wydawało, jak zaczęłam robić tę te, te markę. Że to będą kupowały takie dziewczyny jak ja. I że one będą tak wyglądały jak ja, co jakby było pewnie niespecjalnie dobrym założeniem, bo nie wiem, czy jest aż tak dużo takich samych takich. dziewczyn. Tak. Więc nie wiem, czy miałabym wielką pulę kijentek. I pamiętam po prostu wielokrotnie takie zupełne moje zdziwienie, że, że po prostu idzie dziewczyna, która ma kompletnie inny styl. Nie wiem, jest kolorowa, jakby ma. I nagle ma tę moją torebkę, która nagle w innym kontekście... Albo ma garnitur biznesowy. No tak, że jakby mnóstwo różnych sytuacji, w których ja po prostu y, pamiętam taki zupełny szok i to mi samej jakoś tak zaimponowało najbardziej. Myślę, że niesamowite, że jakby ja widziałam tę torebkę tylko w kontekście tej mojej estetyki, która jest taka dosyć charakterystyczna, y, a one żyją swoim życiem kompletnie innych y, kontekstach y, i takich kontekstach wizualnych i, i, i to mi się bardzo spodobało, bo, bo to mnie zaskoczyło i nie sądziłam, że to jest możliwe. Czyli czegoś się uczysz od swoich klientek. Tak. Kontekstu, stylizacji, nie? Wiesz, ja, ja sam obserwuję, że takie absolutne stężenie torebek, chylak na mieście, występuje w piątkowe wieczory, kiedy dziewczyny idą po pracy na drinka. I wtedy potrafi być na stole takich pięć torebek różnych. Nie? Ale nie, nie boisz się trochę, że przegrzejesz koniunkturę? Wiesz, no ja y, staram się robić cały czas coś nowego. Mhm. Znaczy, na, na pewno jest tak, że, y, że, je, że są takie torebki, które ciężko przeskoczyć. Aha. I one się... Cały czas... Ym, I wiesz, to są torebki zaprojektowane lata, lata, lata temu. Mhm. Często jest tak, że dziewczynom czy kobietom y, jakby podobają się to jakieś moje, wiesz, wycieczki nagle, że ja tu robię kołnierze kryzy mhm. ręcznie haftowane, tylko może one tego nie kupią, bo to jest trudne, y, na przykład donoszenie i tak dalej, ale że cały ten świat zaczyna im się podobać, więc no kupią coś, co jest klasyczne, spokojniejsze, y, wiesz, przyda im się w wielu okolicznościach. Ale że mnie na przykład ekscytują te moje nowe tematy i którech bardzo też czasem odjeżdżają od tego, co robiłam lata temu na przykład. No bo hmm. dla mnie to też jakiś ten rozwój jest interesujący i dzięki temu ja lubię cały czas, cały czas to robić. Yy, więc ale, ale... jest to odpowiedzią na twoje pytania. Tak, ale takie rękodzieło, to też jest trochę powrót jednak dla Ciebie. To jest totalny swoje, powrót nie? dla mnie. Ale bo tutaj też znalazłem informację i wyjaśnij mi o sobie. Do szycia Karakołów już nie wrócisz tak. Nie. nie. Ale wykrzypałeś. Tak. Yy, nie, 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 to na pewno nie, to już od dawna, wiesz, to, to były. A poza tym to, były, to była, była jedna sztuka, w sensie to po prostu ja. No, ale wiesz, od rzemieńczka ale... do koniczka, nigdy nie wiadomo, nie? Jasne, nie, to jest dla mnie już też bardzo, wiesz, kontrowersyjne, ale chyba yy, to, co dla mnie też jest yy, w modzie i, i w ogóle w świecie i, i myśleniu o tym, co jest też, nie wiem, moralne czy niemoralne, czy. czy... Zrównoważone w produkcji, i jakieś takie rzeczy, o których się myśli i mówi w modzie, a ja też sobie myślę po, po swojemu. Wiesz, że, że właśnie to jest dla mnie ekscytujące, że człowiek potrafi bardzo szybko się zmieniać i bardzo szybko zmieniać um, nastawienie, żeby jakby. To chyba jest w naturze człowieka, że po prostu potrafimy się y, szybko dopasować i że mi się to podoba. I że wiesz, ja miałam, jak zaczynałam, to też miałam takie założenia, wiesz, że mi się podobało to, co było przed wojną. I że jak wracasz do tego, co, co gdzieś tam kiedyś zrobiłam, jeden taki płaszcz, to mi się to podobało, bo przed wojną moja babcia, wiesz, że to było, to, to było takie skojarzenie, że w dawnych czasach, które mi zawsze imponowały i do tej pory mi imponują, Coś się robiło w jakiś tam sposób i ja lubiłam się do tego, do, lubiłam do tego nawiązywać. To, co uważam, że było wspaniałe w tamtych czasach, to mm -hmm. też skala, mm -hmm. bo ja uważam, że największym przestępstwem mody jest skala. Mm -hmm. I że nawet jak jest firma, która jest, wiesz, te giganty modowe, które mówią, że mają. Nagle y, linię całą, która jest zielona, zrównoważona, i jak Więc taki, mogą produkować jeszcze więcej, bo mają wytłumaczenie, dokładnie, to dokładnie. jest eko. A, 5% a problem... procent plastiku używamy mniej, pakujemy to w papierowe worki ani foliowe. Nie? Tak, no ale właśnie, ale, ale za tym dalej schowane jest to, że po prostu są największymi. Bo to, bo to jest ten paradoks. A jak już robią coś, nazwijmy to zielonego, czy przyjaznego planecie, to się czują rozgrzeszeni z tej produkcji i tak. jeszcze więcej. Tak. I, I wiesz, a to, a moja babcia na przykład miała pięć sukienek, które mhm. były piękne i były szyte na miarę i, i, i wiesz, i, i może ona akurat nie, ale inne babcie podejrzewam, że też niektóre miały kożuch czy futro, ale miały jedno na przykład przez całe życie. I to też jest różnica. Oczywiście ja w ogóle futer nie uznaję już teraz i, i, i uważam, że na tym polega też taki progres i, i, i to, coś, co się powinno wydarzyć, że jakby... Rozumiemy, z czym to się wiąże, mhm. tak? Jak, jest, jak wygląda produkcja i co się dzieje, i, i po prostu rezygnujemy z tego, co uważamy, że jest złe i niemoralne. Tylko że naprawdę ja uważam, że po prostu problemem naszych czasów największym po prostu jest skala, i skala, i nadprodukcja, i to i to. I, Więc... i bardziej tak naprawdę, bo to skala, niesie nie ze sobą, niestety też bardzo często bardziej, ale zobacz, mówimy. Też kolejny paradoks, mówimy, że a już tak się nie szyje jak kiedyś, już takich produktów jak kiedyś nie ma, kiedyś taki płaszczek się kupiło, to się go nosiło, nie wiem, 10 lat na przykład. No tak, ale nosiło się go dlatego, że on kosztował i zauważ do tej pory mniej więcej porządny płaszcz kosztuje połowę średniej pensji. I gdyby teraz za, za, za tę połowę średniej polskiej pensji kupić płaszcz, naprawdę jesteś w stanie kupić coś porządnego, dobrze uszytego w Polsce, 100% wełny to może nie będą kaszmiry, czy jakieś niewiarygodne, prawda, baby kamele, ale to naprawdę będzie już bardzo dobra rzecz, którą możesz nosić latami. Tylko, tylko trzeba po prostu za to tyle zapłacić. A my oczekujemy, że za parę złotych za cenę co kilku kaw w papierowych kubkach, nie, i kreasanta my będziemy mieć jakąś rzecz na lata, no nie. No bo się przyzwyczailiśmy do tego, bo, bo, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że, że jest przecena i że rzeczy kosztują jakieś absurdalne no wiesz, że możesz kupić t-shirt na przykład za 5 zł. Tak? Wydaje mi się, że nadal tak jest, że dochodzi do wyprzedaży, w których na koniec już po prostu coś kosztuje tyle co nic. I że jak pomyślisz o tym, że ktoś musiał to uszyć, że przecież musiał powstać ten materiał, że jakby jest jakaś praca, czy ich śrąg gdzieś tak. Płynąć przez dwa oceany. Tak, i że jak pomyślisz o tym, ile to kosztuje tu teraz na miejscu w Polsce w sklepie, a jeszcze trzeba utrzymać ten sklep i tak dalej, że to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. I, no i, no i, no I to jest czymś, o czym, o czym wiesz, dużo, dużo myślę w kontekście tak swojej produkcji, że, że to jest coś, co, co uważam, że od tego trzeba zacząć. Temat rodziny to, jest, to, to w ogóle jest w twoim przypadku temat, prawda? Dziadek, legendarny rysownik, Gwidon Miklaszewski. Tata uznany, nagradzany architekt. Mama z ciotką autorki, libretta i piosenek do musicalu metro. Czy wysłuchiwałaś tego w dzieciństwie? Tak, ja spędziłam dużo czasu na próbach i to jest, to jest moje dzieciństwo. Jak? O nie no, kocha, ja kochałam, kochałam metro i kochałam wszystko, co się z tym wiązało. Czyli macie to w genach, bo na to metro też nie można było dostać biletów. Tam też tłumy waliły i też wybijali, wybijali witryny. Tak, ja to, ja to pamiętam i muszę powiedzieć, że to robiło na mnie ogromne wrażenie, że ja. Ja miałam trzy lata, jak była premiera, więc mm. y, pamiętam te lata następne, gdzie to po prostu stało się jakimś takim, że tam pod tą sceną stali fani, mieli koszulki, krzyczeli, i to były lata 90. w Polsce, które w ogóle uważam, że były jakimś zupełnie szalonym czasem. Yy, i ja, dla mnie ta moja mama, to po prostu, że nie to, że mój tata ogólnie był całe życie żywicielem rodziny, mhm. takim stabilnym i, i wszystkie wakacje i wszystko dzięki niemu, ale w moich oczach moja mama po prostu dzięki tamtemu całemu wydarzeniu to była absolutna gwiazda, znaczy, że po prostu... A to, co, to się, co, z tymi tantiemami się stało, że to ojciec musiał otrzymywać? Słuchaj, tantiemy są, po dziś dzień nawet już teraz... No właśnie, y, na pewno w się dostaje. coś leży, wiesz. Yy, nie, no tak, oczywiście, tylko wiesz, yy, 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 że był jakiś taki blask, który wtedy, znaczy, mm -hmm. że, że też był taki moment, że Polska chyba tego bardzo potrzebowała yy, i im się to udało, yy, wiesz, cały zespół mega młodych ludzi, jakaś niebywała energia, ja w tym wszystkim mała dziewczynka, kompletnie nierozumiejąca też tego, że przed chwilą jeszcze był stan wojenny, bo ja, ja, ja nie zahaczyłam się w żaden sposób o to. Mm -hmm. I, I że to się nagle otworzyło, i nagle w ogóle zrobiła się możliwość zrobienia mm -hmm. takiego muzykalu mm -hmm. pierwszego w Polsce. Mm -hmm. I, ale że to mi dało w ogóle jakieś takie poczucie, o którym dużo teraz myślę, a nie, nie miałam tego świadomości przez lata, że kobiety mogą wszystko. Mm -hmm. I że ja naprawdę w, wyrosłam w domu w poczuciu, że. Kobiety nie dość, że niczym w ogóle nie różnią się od mężczyzn w takim sensie, że ja teraz czytam i dowiaduję się o tym, że nie wiem, kobietom się mniej płaci, że ja latami mhm. dojrzewając też jako nastolatka mhm. i tak dalej, nie miałam tego w ogóle, tego poczucia, bo mi się wydawało, że moja mama jest mistrzem świata. Mhm. I że wydaje mi się. No była teraz, w jakimś sensie. Nie? No tak, i że wydaje mi się teraz, że ja na przykład to, że ja założyłam tę firmę, że ja robiłam różne rzeczy yy, tak. Yy, nie mając pieniędzy, ale że zobaczymy, a już się uda, i jakoś ryzykowałam, i, i, i tak dalej. To w ogóle wypływało z tego, że mi się przez sekundę nie wydawało, że ja może czegoś nie mogę, albo że może ja tutaj. I, 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 i że to jest coś, co, co dało mi jakoś taką niesamowitą siłę, nawet tak zupełnie podświadomie. Nie, ale to, to musiało, to ogromny musiał być, bo przecież ta, to meto, ten musical był w ogóle jakiś formułujący pokolenie, prawda, ludzi, którzy znają te teksty na pamięć. Ja, ja nawet je znam, no, dlatego że chociażby do tej pory przecież to wybrzmiewa w tych klubach, gdzie jest karaoke, w wybudujemy wieże, prawda, o tej tafli szkła. Pamiętam, e, oglądałem wywiad z Agnieszką Osiecką i ona broniła, ponieważ muzykar był tak ogromnym fenomenem, że natychmiast musieli być krytycy, którzy to programów zjeżdżali, no bo wszystko co się staje popularne, prawda, co się, co, coś ludziom podoba, masom, maso, musi natychmiast zostać zbesztane przez, przez ekspertów, czy niby ekspertów. Sama Osiecka broniła, że no kto tak z nas się nie czuł w młodości, czy będąc nastolatkiem, jak z tą szybą właśnie, że chcemy ją zbić, ale ona się nie bije, tylko właśnie się ugina, prawda, jak... Jak plastik I, te, i to metro to takie lata 90., to tylko nie wiem. Głównie mocny był ten aromat, wiesz, tych rozpuszczalnych herbatek, takich z cytrynowych, wiesz, to, co dzieci wyjadały rzeczkami, dość sobie zalewali i uważali, że to jest, e, wiesz, szał, absolutnie. Chciałem cię spytać, czy, czy mając rodzinę, która odniosła tak spektakularne sukcesy, to to, to, jest, to pomaga, przeszkadza, czy to jest jednak presja? Ale jak widzę, to po prostu tak płynęło i to było dla ciebie oczywiste, że to jesteś kolejną, prawda kolejną generacją, która. To jest ciekawe, bo ja o tym myślę dużo ostatnio, bo może latami o tym nie myślałam. a osiągnąłem A teraz tak, a teraz to jakoś tak analizuję intensywnie. Na czym to polega? Może też dlatego, że jestem mamą mhm. i mam, mam córeczkę. I, te, I jakby myślę o tym moim wychowaniu, jak to było. To co? dopiero ciekawe, co ona tutaj osiągnie, nie. Na pewno, na pewno coś... osiągnie, to wiemy. Mam nadzieję, <laughs> nie, mam nadzieję że będzie bardzo szczęśliwa. Ale, ale jest coś takiego, mhm. jak o tym teraz myślę, że w mojej rodzinie panowało jakieś przekonanie, że trzeba być czymś wyjątkowym. Mhm. I to była taka nie, niepisana zasada, którą mhm. mam wrażenie, że większość dzieci w tej rodzinie czuła. I to było na takiej zasadzie, że możesz mieć dwoje, mhm. czego tam też, mhm. ale bądź w jednej rzeczy świetny. Cokolwiek to będzie. Wymyśl to, to może być coś dziwnego, i w ogóle możesz być inny, i w ogóle powinieneś być inny przede wszystkim od innych. I znowu tu się kłania Agnieszka Osielska, która, która mówiła, że ona miała poczucie własnej niezwykłości. Ona się nie czuła jakaś, nie wiem, mądrzejsza, lepsza, ciekawsza, ale to poczucie własnej niezwykłości ona mi mówiła właśnie, że to jest w ogóle dosyć ważne. Mieć, mieć to, że to bardzo pomaga w życiu w ogóle. Bo tak. Tak nie, bo to nie jest, że jesteś lepsza od innych, czy ten. Tylko jesteś wyjątkowa. To nie jest taka wartość, który, że jesteś. Tylko każdy może być wyjątkowy tak? na swój sposób i że jakby to trochę o to chodziło, że nie było na przykład też w moim domu porównywania i że to jest, że nie było takiego stawiania: o, zobacz, a tam ten, a twój brat, a to, a tam, że, że jakby to, to też myślę o tym często, że to jest też ważne. Tylko nie, ty, ty on jest wyjątkowy, to jest nasz sen, hmm. i ty jesteś totalnie wyjątkowa. I to jest coś, co moim zdaniem, moim rycem się jakoś wspaniale udało I... i myślę, że pchnęło mnie do przodu, tak, że jakoś mimo na przykład mojej nieśmiałości, którą też mam w sobie i wydaje mi się, że się z nią po prostu urodziłam, to, to, to coś była taka siła, która mnie pchała do przodu. A porozmawiajmy jeszcze, wiesz, o, o tym swoim sukcesie, czy podboju, mówiąc tak górnolotnie, trochę za granicę, bo... Bo mamy w Polsce kompleks um, właśnie te, te, tego mitycznego zachodu, chociaż de facto jesteśmy tym zachodem, będąc w Unii od dawna, ale nadal, że tam, że, że udało się komuś przebić na zachodzie, tobie się udaje, prawda? Przyznaję, że to było od początku moje założenie, że ja, to był taki moment, że ja rzeczywiście się zastanawiałam, czy, czy, czy zostać za granicą, czy wracać do Polski. I miałam takie poczucie, że yy, wiesz, to było ponad 12 lat temu, 13 może i, i naprawdę wiesz, mieliśmy projektantów, ale tak dużo osób się nie przebijało w tamtych czasach poza granicę Polski i mnie to też zastanawiało jakby dlaczego tak jest, yy, o co to chodzi i czy to się da zrobić i, i jakoś strasznie miałam taką intensywną w sobie potrzebę, żeby, żeby zrobić taką markę, która ma tę Polskę gdzieś. Wiesz, na kaszej torebce w sumie, a, 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 to, a, a się przemknę i jakoś uda mi się po prostu poza te granicę wyjść. I to, to było moim przeczytelem. Ja dlatego na przykład, tak jak mówiłam, że postanowiłam, że, że to będzie taki produkt, który będzie łatwo kupić online, że to wszystko trochę zmierzało ku temu, że ja miałam nadzieję, że online ktoś będzie mógł zamówić to z zagranicy. Mhm. I, 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 I rzeczywiście to mi przyświecało. Ale próg wejścia jest inny jednak, trochę trudniej jest. bo tak ogromną konkurencję przede wszystkim, nie? Dwa, będziesz miała pewnie też pełno takich kupców, którzy będą chcieli wziąć jakby, w, wiesz, te, te produkty w, w komisji. No mówiąc e, dosłownie, tak, nie? Wiesz, często też na jakąś próbę. Jakby, tak nie. Ja przede wszystkim też nie wiedziałam, jak to zrobić, bo ja nigdy nie partycypowałam w żadnym takiej próbie przeniesienia czegokolwiek na jakiś zagraniczny rynek, więc znów metodą próby błędów. No i jakby pamiętam, że jeździliśmy na targi do Paryża, że po prostu z moim mężem pakowaliśmy się w wielkiego busa, w którym pakowaliśmy wszystkie jakieś rzeczy, jakieś mhm. scenograficzne elementy, żeby na tych targach jakoś zabłysnąć i jakoś to pokazać. I jakieś takie spanie, jest I spanie z boku zup... przy autostradzie, żeby to nie rozkradli, tak? W nocy, Coś, coś. towaru, no. I, 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 wiesz, i, I w sumie nie miałam pojęcia a na jakie targi, raz na jakieś wielkie, co mi się tam trochę nie podobało, bo to taka jakaś skala, która w ogóle mi nie odpowiadała. Potem pojechałam na takie malutkie. Ale ogóle... nikt ci nie powiedział, że targi służą temu, żeby wyciągać pieniądze od tych wszystkich właśnie wystawców? Chyba trochę tak. Biednych. To znaczy, po prostu. Się wiesz, to jest to, to, to opowieść po prostu od lat słucham od polskich projektantów czy właścicielek Marek, właścicieli Marek to zawsze to ile zostało utopionych środków, wiesz, tak. w targi. Znaczy też są historie, gdzie mi się wydaje, że się udało, no bo to czasem wystarczy, że naprawdę przyjdzie jeden sklep, który no, jest sensowny I masz to szczęście i znam takie, znam takie historie. A dla mnie to nie była ta droga koniec końców. Ja pamiętam, że się z tego wycofałam. I po prostu próbowałam różnych innych rzeczy na różne sposoby, tak? Na takie, że nie wiem, tu się znam z kimś, kto robił zdjęcia za granicą, tu nie wiem, komuś proponowałam, żeby zapozował, mhm. że z naszą torebką, że to, że tamto, że w prezencie wysyłaliśmy. No ja mhm. próbowałam totalnie rzeczy, które mi intuicyjnie przychodziły do głowy, mhm. po prostu próbowałam robić na, 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 różne, na różne fronty. I myślę, że y, po prostu też się znalazłam w bardzo dobrym momencie, bo to, co ja już też kilka razy opowiadałam i, na przykład, kilkakrotnie też opowiadałam, to nie wiem, ja czasem mam spotkania ze studentami, też y, też jakoś opowiadam te historie, żeby im jakoś też dać takie wyobrażenie. I, wie, i, I to był taki moment, na przykład, tego Instagrama, że dla takich marek jak ja otworzyły się trochę drzwi do świata mhm. mody. Bo wcześniej naprawdę było tak, że no, gdzieś marki z jakichś takich krajów typu, nie wiem, Węgry, Polska. No, a teraz naprawdę są marki, które się totalnie przebiły z krajów, które w ogóle nigdy nie istniały na mapie modowej, mapie świata. Mhm. I ja uważam, że to się wydarzyło dzięki Instagramowi w bardzo dużej mierze. Że po prostu nagle ludziom się wyświetlają zdjęcia, że te algorytmy sobie działają i jak ci się uda. To nagle to się wyświetli komuś, kto ci otworzy te drzwi. I, i w moim przypadku tak było, bo to t... miałam takie dwie, dwie, dwie sytuacje, które się wydarzyły trochę w tym samym momencie. I to był wywiad w amerykańskim WOBU, gdzie dziennikarka zobaczyła zdjęcie mojej torebki na Instagramie i się zainteresowała, co to jest za firma, że ona nie zna, i czy chciałaby zrobić rozmowę. I, i, i bajerka z Netaborte. Też zobaczyła zdjęcie na Instagramie i się odezwała, że chciałaby się spotkać, czy my możemy pokazać kolekcję. I to były takie dwa, dwie rzeczy, które wydaje mi się, że bardzo pociągnęły te, te zagraniczne sytuacje. I, I to był taki początek tego. A po Fosie, gdzie teraz jesteś i czy można kupić za granicą? Nie, teraz praktycznie nie można, bo, <laughs> y, ale to też jest taka świadoma decyzja, szczerze mówiąc, bo bardzo się też zmieniły y, y, czasy i też mieliśmy. Mieliśmy po prostu kilka jakiś takich momentów. No wydaje mi się, że to jest trudny moment dla takich dużych sklepów, które kiedyś mi niebywale imponowały. Znaczy, jak do mnie się odezwało To Porte, to ja nie mogłam w to uwierzyć, bo ja. Planowałam, że się kiedyś do nich odezwę, tylko tak. cały czas sobie myślałam, nie, ale ja jeszcze zrobię lepszą kolekcję i wtedy, bo może wtedy będę miała szansę, ale to jeszcze nie ten moment. Ale one mają problemy finansowe obecnie. Prawda? Oni wszyscy mają problemy finansowe. Zm Tam ty... są na granicy niektóre w ogóle zamknięciach. No, no my rozmawialiśmy, że chyba mogą się to tak pokazać. To jak, domy, jak domy towarowe wiesz, tak. na, w Stanach Zjednoczonych, te, te mity, że coś tutaj jakby chyba za dużo... No my rozmawialiśmy z świetnymi dziewczynami, które mm -hmm. pracowały w Matches Fashion, no, z no którymi praktycznie przez rok rozmawialiśmy o wprowadzeniu kolekcji. One dokładnie były zdecydowane, które modele im się podobają. I były już takie rozmowy, no, już, że tak powiem, naprawdę o finansach i, 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 i umowach i tego typu sprawach. I Matches zamknęło się z dnia na dzień. Mm -hmm. To jest tak, że pracownicy nawet nie wiedzieli, że się zamknie. Mm -hmm. No i wiesz, to jednak nastraja bardzo źle, bo było mnóstwo artykułów też o tym, że, że wiesz, to ktoś kupił, jak jakaś skomplikowana gdzieś sytuacja, ale wiesz, że, że, że tam są jeszcze niepozapłacane faktury i tak dalej. No i dla takiej marki jak moja, tak. to taka sytuacja mogłaby być potwornie niebezpieczna. No, mogłaby zbankrutować po prostu. I mnóstwo firm zbankrutowało. Nie wiem, też miałam wywiad z dziennikarką z... z... Wielkiej Brytanii, która mówi, że po prostu zna, zna marki mniejsze brytyjskie, które też sytuacja w pandemii to ja też o tym opowiadałam szczerze że my pracowaliśmy z Neda i cudowna to była relacja tak. i, i dziewczyna, która była głównym bajerką akcesoriów wspaniała i wiele się od niej też nauczyłam. Mhm. No tylko, że nasze zamówienie było całe gotowe. W tym dokładnie momencie, w którym pandemia się zaczęła, nie? tak? Znaczy, już się zaczęło tak robić, że był Fashion Week w Paryżu, i już połowa osób odwołała spotkania i tak dalej, a w międzyczasie nasza cała dla nich kolekcja była wyprodukowana. Ja ich jeszcze pytałam, czy, czy oni na pewno to odbiorą i oni dwa dni przed zamknięciem swoich magazynów, mówili, że oczywiście. Po czym zamknęli magazyny na trzy miesiące, ponieważ chyba mieli jakieś tam też problemy i no, i ja z tym zostałem. No wiesz, no, takich rzeczy nie możesz przewidzieć. Konrad Parol opowiadał mi w rozmowie dla L, że zbankrutował z powodu nieodebrania całej kolekcji, którą zrobił dla, na rynek japoński tak. przez Japończyków bo po, po, po tamtejszym trzęsieniu ziemi i pod tsunami, które były jego konsekwencją. Tak. I to jest jedna rzecz. W ogóle na drugim końcu świata, no okej, okay, pandemia. Ale pandemia też się zaczęła zupełnie gdzie indziej, która jest w stanie tak naprawdę jakby dramatycznie zmienić twoje życie, tak na lata. No. Tak, no więc ja tu jakby muszę oddać też to, że mój mąż, który też w dużej mierze taką bardziej biznesową częścią mojego biznesu się zajmuje i on od początku mi mówił, Zosia, jak ja byłam taka, wiesz, podekscytowana tymi zagranicznymi sklepami, które się... Wiesz, zgłaszałem, ja miałam taki moment, że wszystkie sklepy, które na świecie najbardziej lubię, się same do mnie zgłosiły mhm. mi się wydawało, że, to, to, że jestem królową życia, po prostu. Nie, nie. A on mi no. zawsze mówił, Zosia, policz, 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 jaki ogromny, jaki to jest koszt też. Mhm. I oczywiście, jakby możesz to robić, tylko pamiętaj, że najważniejsze jest, żeby twoj, jakby stabilność tej firmy polega na tym, że ty też przede wszystkim inwestujesz w to, że sprzedajesz sama. Mhm. Jakby rzeczywiście my Przez to robiliśmy bardzo dużo jakby takich inwestycji, żeby ten nasz sklep online działał świetnie. No i to nas uratowało, w tej, bo to w ogóle... Przecież myśmy byli też w Rinascente, mieliśmy zamówienie Rinascente. się zamknęło w pierwszych dniach. Bardzo znani są z tego, jak mi opowiadają projektanci, że płacą po roku. No to w ogóle... To jest świetny biznes też, nie? W ostatnich latach to w ogóle była taka tendencja, więc jakby w ogóle też czuć, że coś takiego się dzieje. Mhm. Więc my dosyć świadomie się po prostu już wycofaliśmy też z... z no bo, bo, bo trochę wszyscy się obawiają tego, tak? Mm -hmm. Więc na pewno to, to dużo daje. To jest na pewno też, to są prestiżowe prestiżowe sklepy i... To jest no niesamowite, to jest ale trzeba no. pamiętać, że, że, że koniec końców oni będą siebie y, tak. chronili tak. i swojego biznesu, a nie małej marki z Polski, mm -hmm. mm -hmm. tak. Ale też ostrożna jesteś, nawet jeśli chodzi o sklepy stacjonarne. Masz pół sklepu, prawda, de facto? Tak. <laughs> Drugie pół przyjaciółki z le... przyjaciółka z Le Petit Tak. Tak, ale muszę powiedzieć, że trochę myślę o tych sklepach teraz, bo ja byłam zawsze skupiona na sprzedaży online, mhm. bo takie było od początku moje założenie. A po pandemii widzę w ogóle ogromną um, liczbę osób, które odwiedzają ten sklep i że mają w ogóle taką potrzebę, że, że, że wydaje mi się, że to jest coś na przykład, że dużo się tak mówiło, że to już się w ogóle wszystko przeniesie do internetu, że to w ogóle już jest taki moment świata i... Nie, nie stało się odwrotnie. Internet się przy, odwrotnie. Przy, przy gasu znam historię polskich marek takie, nie wiem, jak Denikler na przykład, w końcu mocno, wiesz, prestiżowe, które, które, które uratowało właściwie, czy tam jeden z powodów sukcesu było to, że że otwierały cyklicznie sklepy i to w dodatku jeszcze nie centra handlowych, ale przy deptakach głównych mm. miast. Zrobiąc wszystko kompletnie na przekór temu, co prognozowali eksperci, przyniosło to dobry bardzo skutek. Nie? Tak, więc myślę, myślę teraz o tym. Zdradzisz coś więcej, czy jeszcze sama nie, bo, nie wiesz? Nie, nie, bo nie ma, nie ma czego zdradzać, ale, ale jakby po prostu obserwuję, obserwuję, co się dzieje, jakie są tendencje. Też uważam, że też się zmieniło, że właśnie te butiki powinny być jakieś, że powinny być charakterystyczne, że ja też tak mam, że po prostu mam, jeżeli gdzieś jeżdżę, czasem podróżuję, to mam takie butki, do których po prostu lubię pójść, że to nie musi być tak, że ja koniecznie nie wiem, szukam tak. czegoś, co chcę kupić, tylko jest butik, który sam sobie jest na tyle interesujący, że ja tam pójdę nawet bez chęci kupienia czegokolwiek, tylko zobaczenia, co tam jest. Jaki jest ten wybór, jaka jest selekcja, jaki jest wystrój, że po prostu. To mi się wydaje takie przyszłościowe dla takich miejsc stacjonarnych. Też tak sobie mówię, gdy wchodzę do raftryć sklepu płytowego w Londynie, tylko obejrzę. Wychodzę, <grym> prawda, z siedmioma płytami, prawda? Potem kombinowanie jest, jak to, jak to ukryć przed czujnym okiem, prawda? pani na lotnisku, bo przecież w bagażu nie mam. Więc tak, tak się kończy, ale okej, okay, no i właśnie lubię zakupy, to jest jakieś fajne dla ciebie w bo... ogóle. Tak, tak, bardzo lubię. Ja, ja jakby ja od zawsze kocham modę u... Sama uwielbiam się ubierać. Uwielbiam marki, które też budują jakąś historię, i coś się za tym kryje. Jest jakiś cały świat zbudowany, i staram się w takich, w takich miejscach kupować. Kogo lubisz, albo co lubisz? Co ci się podoba? Co mi się podoba. Bardzo zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Projektanci, który, który, których, których obserwujesz, który, których podziwiasz, nie wiem, hmm. koncepty. Tak, nie, no nie wiem, wiesz, to też zależy od tego, na jakim ja jestem etapie. Na, przykład, nie wiem. na jakim jesteś etapie obecnie? Wiesz, na przykład weszłam sobie w cały ten świat ludowej trochę i sztuki. To mnie od dawna w ogóle też interesuje po prostu mnie samo. Gdzieś to przekładam, to się najbardziej w tych kampaniach uwidacznia. I, I na przykład fascynują mnie teraz niektóre ukraińskie marki. Nie? Fascynuje mnie to, dla, dlaczego, że one potrafią czerpać w ogóle z tradycji w jakiś taki odświeżający sposób. I że to jest coś, czego u nas trochę nie ma. I to mnie też tak jakoś socjologicznie interesuje, na czym to polega. Że, że u nas w ogóle te stroje takie tradycyjne, historyczne, ludowe gdzieś zostały tam zamiecione pod szafę, a oni są tak z tego dumni. I że przez to, że też ja mam jakieś korzenie właśnie łemkowskie, czyli takie coś pomiędzy, tak, Dla... pomiędzy Polską, <much> bo na polskich terenach, ale z różnymi takimi kulturowymi i w ogóle z wpływami myślę z Ukrainy i z języka i takiego połączenia tych języków, ale no, tak naprawdę zupełnie odrębnie istniejącej e, po prostu społeczności. E, no i ja pamiętam z dzieciństwa, że my y, mieliśmy stroje. Ja mam zachowane piękne, ręcznie haftowane takie y, soroczki całe takie haftowane spódniczki, kamizelki i, i to było zawsze żywe, to się zakładało na święta i tak dalej. A z kolei jakby reszta tu polska, moja rodzina, że myśmy tutaj nic takiego jakoś nie kultywowali. I, I to mnie fascynuje od jakiegoś czasu, z czego to wynika, jakie są historyczne. Um, może dlatego, że jestem tym historykiem sztuki i, to, i ta historia mnie fascynuje, to to jest dla mnie ciekawe. I obserwuję sobie różne te ukraińskie marki, nie wiem, jest Witakin, noszę te sukienki i one są haftowane, jakby tak pięknie nawiązują do tej tradycji. A z drugiej strony ja to zakładam i, i czuję się bardzo współcześnie, tak? że nie ma w tym czegoś takiego, że jakoś to, nie wiem, trąci myszką. Tam sporo też awangardy jest w tej, w tej modzie, na naszej wschodniej granicy. Więc chyba Chyba, chyba ekscytują mnie takie rzeczy, że ktoś po prostu sięga do jakiejś historii, nie wiem, jest amerykańska marka Body, tak. Słuchaj, Tak, zresztą mój mąż też współpracuje. Studiujesz? E, tak, e, bo mój mąż robi sklepy internetowe, więc mój sklep też, też tutaj jest głównie jego. Cała ogromna praca. Body jest niszowa, powiedzmy może jeszcze dwa zdania o tej marce obglądającym nas, którzy mogą nie nie, nie kojarzyć. Oni bardzo, bo oni bardzo pilnują, żeby to było super zrównoważone, prawda? To jest mnóstwo rzeczy ze starych ubrań, z, tak. z odzysku. Szczekle drogie to jest, też tak, się umówmy. Tak, tak. tak, no ale jest tam historia, tak? Że rzeczywiście jest tak, że jest cały koncept zbudowany wokół tego i totalnie rozumiesz z czego, co wynika tak, i tak. dlaczego te, ta koszula tak wygląda. I, i, I tu jest haftowana i ona opowiada swoją historię i to jest chyba coś takiego, co w dzisiejszych czasach, gdzie jest tak dużo produktów, tak dużo firm yy, i jakby tak człowiek łowi coś, co, co go zainteresuje i że wiesz, czasem jest na przykład jakiś jeden produkt, który mi się podoba, ale jest jakaś firma, która w sumie nie ma żadnej historii i, 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 i w sumie jakby cała jej filozofia mi nie odpowiada i ja nie kupię tej rzeczy, że już doszłam do takiego momentu, może nie wiem, już jestem... Wiesz, już mam swoje lata i jakoś bardziej przemyśliwuję te zakupy. Już to nie jest też tak, że coś mi się nagle podoba, od razu to kupię. Tylko jakoś mam potrzebę wejścia głębiej i, i sprawdzenia, co stoi za, za tym produktem. I jeżeli tam stoi coś pięknego, co, co, co mnie wciągnie i co mam ochotę też jakoś obserwować, to po prostu od razu, od razu to skrada moje serce i i, I ja chyba w ten sam sposób mam takie samo podejście z tą, z tą moją firmą I, i, i im dalej w las tym też po prostu intensywniej staram się iść w tę stronę, że opowiadam jakąś historię, która jest moja, coś, co mnie wzrusza, coś, co ja przeżyłam w życiu, coś, co jest polskie i moje, a teraz właśnie, ponieważ już powiedziałam o tej Łemkowszczyźnie, to, to też mogę powiedzieć, że idę w tę stronę i, i, i będę. Yy, Robić kampanię, która będzie gdzieś wokół tych tematów się kręciła, i, i wydaje mi się, że po prostu w dzisiejszym świecie takie, takie rzeczy są naj, najciekawsze. Jak rozmowa z tobą? Bardzo ci dziękuję. <grym> dziękuję bardzo. Bardzo mnie była miło. Aeroprostownica Dyson AirStraj suszy i prostuje mokre włosy, wykorzystując mocny strumień powietrza zamiast gorących płytek.